Cześć, tutaj Leszek z kanału YouTube'a Kuba Kuba. Dzisiaj jestem w Trzebnicy. Idę do rynku z klasztoru. Tutaj jest klasztor. A tutaj będę szedł do rynku. Tak, mnie gogle kieruje. Tu jest jakiś plac i trzeba skręcić w lewo. Urząd Miejski. W lewo do rynku, to przejdę na tym przejściu dla pieszych. Ta Trzebnica założona w XII wieku, stare miasto. Trzeba to powiedzieć. Warto wrocławianie przede wszystkim tutaj się udać. Tak blisko, a dopiero teraz jestem. Kilka kamienic, wszystkie drogi. W tym budynku mieści się sztab dowódcy II Armii Wojska Polskiego, Świerczewskiego, Waltera. O, a tu jest komornik sądowy. Zaraz. Tu jest tablica o tym pisząca. Napisana. No powiedzmy szczerze, że wszystko zależy od głowy, kto rządzi danym miasteczkiem, bo byłem w takich podobnej wielkości, ale tu czyste, zadbane, jakoś takie. Skręć w lewo. O, ze smakiem to zrobione. Powiem szczerze, te podpowiedzi i kiosk jest czynny nawet. I tam będziemy w lewo, to chyba już będzie rynek. Przydaje się aplikacja, co nie? Tak słychać. I Głowackiego 14. Tutaj remiza jest, stary jakiś budynek widać i zaraz przejdziemy, stara zabudowa, to już chyba rozpoznajecie, międzywojenna, można powiedzieć, budynek się ostał i chwała za to, że coś jest w porównaniu z tymi pudełkami obok, to już jest różnica, co? No, macie. Tu jest współczesność. No to stare, ale już odbudowane. A tutaj jest starość niby. I chyba jest różnica. No. Jest. No i mamy rynek. A chciałem wam powiedzieć, że w rynku już byłem. Także klasztornym. Chyba ci, którzy oglądają mój kanał, sobie przypominają, no ale to sobie przypomnimy jeszcze raz. I tu są snówki już. A. Podejdźmy tutaj, chociaż ja wiem, tu jest tylko elewacja, renowacja, wspólnota mieszkaniowa, a nie ma nic o historii. Także jeszcze choinka poświąteczna, bo jestem w lutym 22 roku. Już nie pamiętam, czy byłem w tym rynku, czy nie. Ale przejdźmy do tablicy informacyjnej. Byłem, byłem. Byłem w rynku. Pamiętam tą tablicę. Serce miasta bije mocno. Pręgierz. No to sobie przypomnimy. Troszeczkę chyba tam jest opis rynku. Za ratuszem. Tak mi się wydaje. Zresztą nie pamiętam. Czy to w innym mieście? Chyba w innym mieście, bo w każdym razie rynek w Trzebnicy wygląda w ten oto sposób. Wszystko związane z klasztorem i z świętą Jadwigą. Można tak powiedzieć, założenie miasta
i to wszystko, co się wokół tego dzieje. Przy rynku jest kościół, nie wiem jaki, ale wejdę i zobaczę. To chyba... No zobaczmy. Małe okienka. Małe okienka. Przód jest chyba tam. Tutaj już trochę większe. To musiał być bardzo, ale to bardzo wczesny gotyk. Sprawdźmy, co to jest. Duża ścieżka świętej Jadwigi, las bukowy, parafia Piotra i Pawła. Aha. Czyli to jest kościół Piotra i Pawła w pobliżu, jak jeszcze nie było klasztoru, tutaj mniszki się osiedliły. Tutaj różne koleje tego kościołu były. Chyba też w czasie reformacji. Nie należał chyba do katolickiej społeczności. Teraz chyba należy. I zabytek oczywiście. Rzymsko-katolicka Piotra i Pawła. I wchodzimy. Chyba jest msza. Widzieliśmy w środku kościół, to była msza prawosławna, chociaż nie jest tutaj napisana w programie nabożeństw. Można zobaczyć, jak się po prostu katolicy, prawosławni i inna wiara jednoczymy. Zdziwienie zupełne, ale przykład, jak mogła religia nie dzieli, a łączy. No. Tak?